Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj znowuż jesteśmy przed Jego obliczem w kolejny sabat, że pozwolił nam Go doczekać. A ja niezmiernie cieszę się, że znowuż po dość długim czasie prawdopodobnie mogę być w Bielsku i spotkać się z Wami i razem studiować Boże Słowo. Cieszymy się, że najmłodsi członkowie Kościoła też mają swój udział w nabożeństwie, a szczególnie w takich właśnie okazjach szczególnego sabatu. Przypomina mi się moje dzieciństwo, gdzie osoba ucząca religii zawsze przygotowywała jednego z uczni do mówienia psalmu, do mówienia wierszy pamięciowych, a apostoł Paweł mówi, a iż z dzieciństwa znasz Pismo Święte, ono cię może uczynić mądrym ku zbawieniu. A Duch Proroctwa mówi, że powinniśmy się uczyć tekstów na pamięć, bo może przyjść czas, kiedy nie będziemy mogli mieć Pisma Świętego ze sobą, albo po prostu nasz wzrok odmówi posłuszeństwa i nie będziemy mogli czytać. A wtedy to, co przyswoiliśmy sobie w czasie naszej młodości, dojrzałego życia, to, co nauczyliśmy się na pamięć, będzie chlebem duchowym dla każdego z nas właśnie w takich sytuacjach. Słyszeliśmy przed chwilą teksty niezwykle ważne, które apostoł Piotr przekazuje, mówiąc, że niedługo powróci Jezus Chrystus. 11 wiersz mówił, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniśmy być w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego. A chciałem do tych tekstów, które słyszeliśmy, dodać jeszcze wiersz 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Żyjemy w czasie oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Dzisiaj na pewno nie trzeba nikogo przekonywać, że czas jest krótki, że niedługo zakończy się historia grzechu, śmierci. Grzech doszedł do zenitu i jeżeli kiedyś o złych czynach słyszeliśmy i mówiono, że tych czynów złych dokonywali ludzie dorośli w pewnym wieku, to dzisiaj te złe czyny schodzą coraz niżej i dzisiaj wystarczy 13, 14, 15 lat, aby dokonywać zbrodni. W takim czasie żyjemy i dlatego Dzień Pański przyjdzie, ażeby zakończyć to wszystko. Ale powstaje pytanie, Pan oczekuje, jakimi będziemy albo jakimi jesteśmy w tym czasie. Pan oczekuje na gotowość swojego Kościoła. Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Bóg czeka, aby każde dziecko Boże, które w swoim życiu usłyszało Ewangelię, było gotowe i mogło powiedzieć, oto jest ten, na któregośmy czekali, przyszedł i wybawił nas. Kiedy to nastąpi? Ilu z tych, którzy są zapisani w księgach zborowych, będzie gotowych, aby wejść z oblubieńcem na wesele?
Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, gdzie mowa jest o 10 pannach, o tych, którzy oczekują przyjścia Chrystusa, to tam jest powiedziane, że te, które były gotowe. To znaczy, że nie wszystkie były gotowe. Dwa niezwykle ważne zadania Bóg powierzył Kościołowi, zanim Jezus Chrystus przyjdzie. Szczególnie pierwsze, na to został powołany Kościół, aby świadczył, aby opowiadał, aby głosił Ewangelię. I Pan Jezus z Ewangelii Mateusza to przedstawił jako ostatnie słowa 28 rozdziału. Mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Głoszenie Ewangelii, zaniesienie Ewangelii do każdego człowieka na ziemi jest zadaniem Kościoła Bożego. Nikt tego uczynić nie może. Wszystkie inne rzeczy mogą ludzie czynić, ale głoszenie, przekazywanie Słowa Bożego należy do Kościoła. A apostoł Paweł jeszcze mówi o drugiej bardzo ważnej rzeczy, nad którą musi poważnie zastanowić się Kościół Boży w ostatnim czasie. List do Galacjan, 4 rozdział i wiersz 19. I tu apostoł Paweł mówi tak: dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, póki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Kształtowanie Jezusa Chrystusa, przywracanie charakteru Jezusa Chrystusa jest jedną z najważniejszych rzeczy Kościoła ostatków. Zwiastowanie Ewangelii i kształtowanie charakterów Jezusa Chrystusa. W książce Przypowieści Chrystusa czytamy takie zdanie: kiedy charakter Chrystusa będzie doskonale wykształtowany w Jego naśladowcach, wtedy przyjdzie, ażeby ich wziąć jako swoją własność. Ewangelizacja i duszpasterstwo. To, co przychodzi do Kościoła, w tym ma być wykształtowany charakter Jezusa Chrystusa. Bo ten charakter będzie mógł każdy z nas zabrać do Królestwa Bożego. Kiedy on będzie doskonale wykształtowany w uczniach Jezusa Chrystusa. A zatem co jest najważniejszym zadaniem albo potrzebą Kościoła Bożego dzisiaj? Pan Jezus, zanim odszedł z tej ziemi do nieba, po dokonaniu zbawienia, po złożeniu doskonałej ofiary, gdy z uczniami był na Górze Oliwnej, wtedy im powiedział: weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Największą potrzebą Kościoła, aby te dwie rzeczy zostały spełnione, Kościół potrzebuje mocy Ducha Świętego. Jak to osiągnąć, ażeby moc Ducha Świętego była tą siłą, która uzdolni do zaniesienia Ewangelii do wszystkich ludzi i pomoże w wykształtowaniu charakteru Jezusa Chrystusa? W księdze proroka Joela w rozdziale drugim, pewnie często do tej księgi, do tego proroctwa sięgamy,
ale też tam są niezwykle ważne słowa, szczególnie w tym drugim rozdziale, gdzie w 12 wierszu jest powiedziane, że jeszcze raz, teraz Pan Bóg zwraca się do ludzi, nawróćcie się do mnie całym sercem. A później w 15 wierszu mówi, zatrąbcie na trąbę na Syonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. A później w 17 wierszu mówi, niech kapłani, słudzy Pana zapłaczą między przysionkiem i ołtarzem. A więc za to, ażeby Kościół mógł wypełnić swoje zadanie zlecone przez Boga, potrzebna jest moc Ducha Świętego. Aby ta moc Ducha Świętego została w obfitej mierze zesłana na oczekujący Kościół, potrzeba jest współpracy duchownych i ludu, kapłani i lud muszą razem współpracować, ażeby w jedności bez wątpienia największą potrzebą Kościoła dzisiaj są nawróceni z Ducha Świętego, czy powołani przez Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym i kierowani przez Ducha Świętego kaznodziejowie, którzy poprowadzą ruch adwentowy do wypełnienia swego zadania. Dlatego w Duchu Proroctwa czytamy, potrzeba nam kaznodziejów, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem. Którzy pójdą do ludzi, aby przyprowadzić ich do duchowego poznania wymiaru w pełni Chrystusowej. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy przez bliskie i uroczyste, pełne szacunku obcowanie z Bogiem będą uczyć siebie, aby mogli stać się mocnymi mężami modlitwy. Pobożność jest degenerowana przez śmiertelny fanatyzm. Dlatego należy utwierdzać to, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Potrzeba ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy żyć w łączności z Bogiem. Być może kiedyś wcześniej mówiliśmy, jak Enoch chodził z Bogiem i że codziennie chodził troszeczkę dalej, aż do pewnego dnia do domu Boga było bliżej niż wracać Enochowi do siebie i Pan Bóg go zabrał. Dzisiaj potrzeba właśnie takich ludzi, którzy potrafią wokół siebie gromadzić ludzi do duchowego poznania wymiaru w pełni Chrystusowej. I drugi cytat, gdzie jest powiedziane, szatan niczego tak się nie boi jak tego, że lud Boży oczyści swoją drogę, usuwając wszelkie przeciwności, aby Pan mógł wylać swojego ducha na słabnący Kościół. Wszelkie pokusy, wszelkie przeciwne wpływy, jawne czy ukryte, mogą zostać skutecznie odparte nie dzięki mocy, ale dzięki sile, to stanie się, mówi Pan zastępów, nie dzięki sile, stanie się to, mówi Pan, ale dzięki mojemu Duchowi Świętemu. I dlatego szatanowi najbardziej zależy, aby Kościół nie był tym jasnym światłem leżącym na górze, jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. A żeby osłabić wpływ, a żeby obniżyć poziom duchowy, a żeby nie było wielkich różnic między różnymi denominacjami. I wtedy wszyscy
spokojnie siedzą u siebie, bo przecież jesteśmy troszeczkę lepsi od innych w ich pojęciu. Widziałam, że gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, moc Ducha Świętego, która została udzielona apostołom, ciągle by mu towarzyszyła. Chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane, a Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Takie słowa znajdujemy we wczesnych pismach na 227 stronie. Gdy popatrzymy na, bo tu jest powiedziane, gdyby Kościół miał zawsze swój szczególnie święty charakter. Pan Bóg o swoim Kościele powiedział, że jest święty i że zawsze będzie przed wszystkimi, bo będzie prowadzony przez Ducha Świętego. I teraz popatrzmy na 14 rozdział Dziejów Apostolskich i wiersz 3. I przybywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie z ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Apostołowie głosili Słowo Boże. Głosili w bardzo trudnych sytuacjach. Byli prześladowani. Byli przepędzani z jednego miejsca na drugie. Wierzący musieli się przenosić, ponieważ nie znajdowali miejsca dla siebie w społeczeństwie. I teraz czytamy, że przebywali przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu. Duch Święty dawał im odwagę do tego, aby głosili czyste Słowo Boże i to, co oni głosili, potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. Pan Bóg potwierdzał swoją prawdę głoszoną przez apostołów. Moglibyśmy sobie postawić pytanie, gdzie są dzisiaj ludzie pełni Ducha Świętego, jak to było w czasach apostolskich. Apostoł Piotr wygłasza kazanie. W drugim rozdziale o tym czytamy, po zesłaniu Ducha Świętego. Mocne słowa przekazuje tym, którzy je słuchają. Mówi o Jezusie Chrystusie, którego wyście ukrzyżowali. I później 37 wiersz. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? Słowo Boże było przez Ducha Świętego umacniane w sercach. Słowo Boże poruszało sercami i sumieniami ludzi. Ludzie przychodzili do apostołów, mówili, co my mamy czynić, jakie jest nasze zadanie, jaka nasza przyszłość. Dzisiaj bardzo często zagraża nam poleganie na ludziach zamiast na Bogu, czy Słowie Bożym, czy Duchu Świętym. Na metodach, na pieniądzach. No bo to jest taka rzecz, która widoczna i jak coś mamy, to wtedy możemy funkcjonować. Zamiast polegać na tym, który jedynie może pobudzić ludzi i kierować nimi, ożywić ich i wyposażyć we właściwe metody, poruszyć ich sumieniami, ale także skierować do Kościoła pieniądze i błogosławić ich użytkowanie.
Tego dzisiaj najbardziej potrzeba. Dzisiaj bardziej patrzy się na ludzi, co oni mogą zrobić, jacy oni, na ich wykształcenie, niż na to, co Duch Święty przez nich może uczynić. Brak obecności Ducha Świętego sprawia, że służba Ewangelii jest tak bezsilna. Można mieć wykształcenie, talent, elokwencję i wszelkie wrodzone i nabyte zdolności, ale bez obecności Ducha Świętego żadne serce nie zostanie poruszone, a żaden grzesznik nie zostanie zdobyty dla Chrystusa, bo to czyni Duch Święty. I dlatego brak obecności Ducha Świętego sprawia, że ludzie przychodzą i słuchają, wysłuchali, nawet są wdzięczni za to, że ktoś im coś powiedział i na tym się kończy. Duch Święty porusza serca, porusza ludzi, którzy pytają, co mamy czynić, mężowie, bracia. Przygotowanie do nieba, ono musi tutaj nastąpić. Jeszcze raz wróćmy do Dziejów Apostolskich, 3 rozdział i 19 wiersz. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Przygotowanie do nieba można zdobyć jedynie przez Ducha Świętego. To On dokonuje tego naszego przygotowania. Praca Ducha Świętego to uświęcenie serca i podniesienie człowieka do coraz wyższej godności. Potrzeba nam uleczyć wady naszego charakteru. To jest to, o czym mówił apostoł Paweł, na początku mówiliśmy o tym, aby wykształtować charakter Jezusa Chrystusa w sercu każdego wierzącego, który przyszedł do Kościoła. To widziałam, że gdyby lud Boży oczekiwał jakichś wielkich zmian, czekał, aż owładnie nim jakaś porywająca moc, lecz zawiedzie się. Trzeba nam zacząć działać od samych siebie i gorąco błagać o zrozumienie samych siebie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 2 rozdziale i w 13 rozdziale mówi o 13 rozdział i 5 wiersz mówi tak. Poddajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie samych siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was. Bardzo często ludzie lubią robić różnego rodzaju sprawdziany, testy, chcą się dowiedzieć o sytuacji, a apostoł Paweł mówi, że każdy chrześcijanin powinien w swoim życiu postawić sobie 2 pytania. Czy trwamy w wierze i czy Jezus Chrystus mieszka we mnie? Jak to jest z moją wiarą? Apostoł, Pan Jezus mówi, że gdy wrócę, gdy przyjdę, czy znajdę wiarę na ziemi? Wiara to pewność. Teraz studiujemy lekcje z Księgi Hioba. Ale tam chyba w 15 rozdziale, czy w 13, a 15 wiersz według Biblii Gdańskiej, tam jest przedstawiona wiara Hioba.
Jak jest powiedziane, choćby mnie też zabił, ja mu będę ufał. Jak wygląda nasza wiara? Wtedy, kiedy przychodzą różnego rodzaju doświadczenia. Wtedy, kiedy przeżywamy może nie tak, jak myśmy sobie to wszystko ułożyli. Na czym ona się opiera? Czy nasze życie opiera się na wierze w Boga, czy na tym, co my sami sobie ułożymy, bo wydaje się nam, że to jest najważniejsze dla nas w tym czasie. To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać. A drugie pytanie, czy Jezus Chrystus mieszka w nas? Jest zupełnie co innego, gdy Chrystus mieszka w nas, zupełnie inaczej postępujemy, a inaczej postępujemy, jeżeli mówimy, że my jesteśmy w Chrystusie. Bo to ludzie będą widzieli nasze postępowanie, nasz charakter, nasze słowa, nasze zachowanie, nasze czyny będą świadczyły, że Jezus Chrystus mieszka w naszych sercach. I to jest to, o czym powinniśmy myśleć, myśląc o sobie, nie o innych, zanim Jezus Chrystus przyjdzie. Jeżeli dzień po dniu nie postępujemy naprzód w zdobywaniu chrześcijańskich cnót, nie zrozumiemy, w jaki sposób Duch Święty objawi się podczas deszczu wieczornego. Będzie on padał na serca ludzi wokół nas, lecz my go nie ujrzymy. Przed chwilą właśnie mówiliśmy, że wydaje się nam nieraz, że przyjdzie taki moment, kiedy coś owładnie nami i staniemy się zupełnie innymi ludźmi. Ale ten cytat mówi: taki czas nigdy nie nastąpi. Potrzeba nam uleczyć wady naszego charakteru. I jeżeli dzień po dniu nie będziemy postępować naprzód w zdobywaniu chrześcijańskich cnót, a te chrześcijańskie cnoty zdobywamy w kontaktach z ludźmi, w doświadczeniach, jakie przeżywamy, to nie zrozumiemy, w jaki sposób Duch Święty stąpi. Jeżeli myślimy o deszczu, to mówi, on będzie padał, ale na serca ludzi wokół nas, lecz my go nie ujrzymy. Nie jesteśmy bezpieczni ani przez moment, jeżeli nie prowadzi nas Duch Święty. I tu bardzo ważny cytat, jak gdyby odpowiedź na to, co na początkuśmy powiedzieli. Pan Jezus powiedział, że zadaniem Kościoła jest zaniesienie Ewangelii do każdego człowieka. A tutaj jest powiedziane tak. Kiedy dzieci Boże przygotują się na otrzymanie deszczu wieczornego, dzieło Boże zostanie ukończone w bardzo krótkim czasie. Kiedy my będziemy gotowi, kiedy my będziemy w ścisłej łączności z Bogiem, z Duchem Świętym, to wtedy dzieło Boże zostanie ukończone w bardzo krótkim czasie. Niektórzy kombinują, wyliczają, ile jest ludzi, ile na jednego wierzącego przypada, jak to wszystko będzie i wtedy wydłużają czas przyjścia Jezusa Chrystusa przez to. A on mówi, Pan Bóg nie zwleka, ale Pan Bóg czeka na tych, którzy mają przyjąć moc, która uzdolni ich do jawnego, bez obaw głoszenia Ewangelii i kształtowania charakteru Jezusa Chrystusa. Na to Bóg czeka dzisiaj. W liście apostoła Pawła do Efezjan, w 4 rozdziale i w wierszu 30,
czytamy Efezjan 4, rozdział 30 wiersz: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Czyli naszym zachowaniem, a jeżeli nawet byśmy przeczytali trochę kontekst tej prawdy, wcześniejsze teksty, późniejsze, to tam zobaczymy, że nasze życie, nasz charakter, nasze słowa, nasze zachowanie bardzo często zasmuca Ducha Świętego. I dlatego należy nam pozbyć się tych wszystkich rzeczy, które zasmucają trzecią istotę bóstwa, bo nim jesteśmy albo będziemy zapieczętowani na dzień odkupienia. Ci, którzy nie ufają sobie, którzy korzą się przed Bogiem i oczyszczają swoje dusze oraz są posłuszni prawdzie, ci zostaną ukształtowani przez niebo i przyjmą pieczęć Boga na swoje czoła. Ich charaktery zostaną czyste i nieskazitelne po wieczne czasy. Zostaną przygotowani, aby byli zabrani do nieba. I dlatego naszym jedynym zabezpieczeniem przed upadkiem w grzech jest pozostanie pod stałym wpływem Ducha Świętego. I to jest ta największa potrzeba Kościoła w dzisiejszym czasie. Podstawowym wpływem Ducha Świętego, który przygotuje nas na przemienienie, zapieczętuje do zbawienia. I kończę tym słowem z przypowieści Jezusa odnośnie oczekujących na przyjście oblubieńca, a te, które były gotowe, weszły z oblubieńcem na wesele. Drzwi zostały zamknięte. Już nic nie można było dodać, nic nie można było dokonać, nic nie można było uzupełnić, ponieważ czas się skończył. I tak stanie się w życiu każdego z nas. I dlatego niech Duch Święty prowadzi nas, pozwólmy Mu działać w naszym umyśle, w naszym sercu. Niech nas prowadzi i niech tak stanie się w życiu naszym, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, powiemy: to jest Ten, na któregośmy czekali, przyszedł i wybawił nas. Radować się będziemy w zbawieniu Jego. Ale jakżeż też i smutne słowa są w Piśmie Świętym powiedziane: Panie, przecież myśmy w imieniu Twoim wiele rzeczy czynili. Wydawało się nam, że jest wszystko w porządku. Według mnie jest wszystko w porządku. A Pan Bóg mówi: ja was nie znałem. I te dwa pytania: czy jestem naprawdę wierzącym człowiekiem? Jestem wiara, to pewność, czy polegam na Bogu, czy Słowo Boże kształtuje mój charakter, czy Jezus Chrystus mieszka w naszym sercu. Niech Bóg pomoże, abyśmy, póki żyjemy, myśleli o tych sprawach, dlatego że one są pierwszorzędne, pierwszoplanowe w naszym życiu. I jeżeli to zgubimy, zgubimy całą przyszłość, o której może nieraz nawet mówimy. Niech łaskawy Pan błogosławi każdego z nas i niech pomoże nam być gotowym w dniu Jego powrotu, ponieważ ci, którzy będą gotowi, wejdą z Nim na wesele. Amen.